Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj będzie się dużo działo, ponieważ będą nagrody za FUT Champions, nagrody za Division Rivals. Chyba utrzymałem pierwszą rangę, bardzo możliwe, że ją utrzymałem, więc będziemy mieli paczkę za 125k. Pewnie nic nie trafię, ale wiecie, zawsze jest ten dreszczyk emocji, że może jednak coś wleci. Jak widzicie, postanowiłem sobie zakupić LEDy, na razie tak będą leżały. Ale uznałem, że może to będzie jakoś fajnie wyglądało w tle, bo zawsze chciałem mieć LEDy, więc już mam LEDy, więc czuję się spełnionym człowiekiem. I tyle, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie również mój kanał, ponieważ nasze filmy są codziennie. To jest, proszę państwa, Daily Win. A my możemy chyba powoli odbierać nagrody za właśnie Division Rivals. Przekonałem się, znaczy jestem w 80% pewien, że utrzymałem pierwszą rangę, bo miałem jeszcze wczoraj wieczorem 1000 punktów przewagi, więc utrzymałem. Proszę państwa, paczka Ultimate, bierzemy oczywiście wymienną paczkę Ultimate. Pierwsza moja paczka za 125k w tej FIFA. Warto było rozegrać tych ile? 18 spotkań w czwartek chyba? No masakra, ale no dla kontentu myślę, że warto było się poświęcić. Paczka za 35k i za 125. No i piki, proszę państwa, FUT Champions, oczywiście piki. Leo Messi, Bruno Fernandes i tyle chyba? Bo ja najbardziej liczę na to, żebyśmy trafili Bruno. Szczerze wam powiem, wolę bardziej trafić Bruno niż Messiego. Wiadomo, gdybym trafił Messiego, spoko. Aczkolwiek do składu zdecydowanie bardziej pasuje mi Bruno, więc pewnie nikogo z nich nie trafię, ale jeśli miałbym wybierać, to na pewno byłby to... Ale zobaczymy, może historia się powtórzy. Zobaczymy, czy nadal jestem uzależniony od Messiego. Zobaczmy. To jest dramat. To jest to. Ale przynajmniej już zawodnik 83 tempa, już jesteśmy coraz bliżej, nie? Coraz bliżej, już powoli ktoś, kto może wchodzić z ławki. Carlos Soler, proszę państwa, no czego ja się mogłem spodziewać, naprawdę, nie wiem czego się mogłem spodziewać. Naprawdę, nie wiem, piki w tej FIFA dla mnie to jest... To jest dramat, naprawdę to jest dramat. No dobra, mamy mnóstwo paczek, mnóstwo, 4 paczki. Jedna za 35, dwie za 100k i jedna za 125 tysięcy monet. Także proszę państwa, zapominamy o pikach, to było praktycznie pewne, że nic nie trafię, bo z pików nic mi totalnie nie siada. Są karty Road to the Finals, są karty U, Europa League, nie wiem, są ekrany. No i jest oczywiście Team of the Week, nie? Jest oczywiście Team of the Week, Belgia. O, czyli to jest Vertonghen, tak? Vertonghen 83 chyba, z tego co pamiętam, tak jest. Mam nadzieję, że w ogóle jutro już wyjdzie Player of the Month, bo mówię, kupiłem już trochę kart na tego Sona i naprawdę liczę, że kurczę, już powoli, no mógłby ten Son chyba już wlatywać w SBC, nie? Naprawdę chciałbym to zrobić. No i co, paczki za 100k, proszę państwa, dwie paczki za 100k, tutaj chociaż jeden walkout, żeby z nich wszystkich był, bo ja się boję, że miał trzy paczki największe w grze i nie będzie żadnego walkoutu. O właśnie, o tym mówię, nie? Ekran, to jest chyba Inform w ogóle, jeśli się nie mylę. Francja. Tak, to jest Inform. Czyli no to co najmniej 10 tysięcy monet mamy już, także to jest jakiś plus, tak? Może jeszcze jakiś Rashford? Coś? Trippier? Mam nadzieję, że to jest ostatnia paczka bez walkoutu, bo jak nie będzie to nigdzie walkoutu, to będzie źle, więc proszę. Jest walkout, super, super, super. Francja, proszę, tylko Francja, ok? Włochy, kurde, to już jest dupa. Immobile chyba, nie? Immobile, ile ty masz overalla? 87, okej, okay, to nie najgorzej. Może być jeszcze jakaś fajna karta oprócz niego, ale no jak widzę Włochy, to z miejsca wiadomo, że tutaj będzie nic dobrego. Immobile i oprócz niego Muniain. Ile kosztujesz Immobile, co? Ile kosztujesz? 20, 18 tysięcy, dobrego zostawię. Ja go nawet nie będę sprzedawał. Może się przyda na jakieś przepalenie w SBC Oxona, bo... Siema. A, jeszcze drugi Vertonghen, fajnie. Ajajaj, no cóż, no dobra, ostatnia paczka za 125k, największa paczka w grze. Otwórz mi ją. Mam nadzieję, że... Jakaś specjalna karta, żeby był walkout, bo naprawdę jak tu nie będzie walkoutu, to będzie bardzo źle. Jest walkout, super, super, chyba nie ma żadnej specjalnej karty. Hiszpania, taka Busquets, nie? O Jezus Maria, było 87. Nie no, walkouty dzisiaj, znaczy były walkouty, wiadomo, nie? Ale to były walkouty typu, że nawet nie musiał być totalnie walkout. Oprócz niego, Fabinho! O, Fabinho coś kosztuje jeszcze chociaż? 20 tysięcy. Ale dobra, dwa walkouty w jednej parce. Jeszcze jest El Yunusi, który raczej nic nie kosztuje. Dlatego sobie go również już squeaksolujemy. Shaqiri, może coś w duplikatach. Arnautowicz. Ajajajajajajaj, proszę państwa. No, mogło być lepiej, wyszło jak zawsze. Ale no, dwa walkouty w jednej parce, więc no co, no. To aż takiego prawa chyba nie mam narzekać, nie? No, na razie nikt nie będę sprzedawał. Zaczekam na jutrzejszy dzień. Mam nadzieję, że jutro już wyjdzie po tym Sona. I co? I będziemy go robili chyba, nie? Także mam nadzieję, że jeżeli chodzi o piki, to u was było o wiele lepiej, bo... No, u nas, kurde...
No nie, może ten... Kogo ja trafiłem w końcu? Elionusio. No, jeśli ma nawet 5 gwiazdek sztuczek, to się może nam przydać do składu. Jeżeli nie ma tych 5 gwiazdek sztuczek, to się raczej nam do składu nie przyda. Do składu, na ławkę oczywiście, nie? Jak widzicie, odblokowałem Kunde. Zajęło mi to, myślę, tak z 2 dni maksymalnie. Więc jeżeli Sevilla przejdzie dalej, na co liczę, to się na pewno nam ta karta zagrejduje. Zobaczmy, weźmy sobie najnowsze karty. Carlos Soler. Oczuszystwa. Okej, dobra, super, super. Czyli nawet się nie możemy dowiedzieć, czy ma 5 gwiazdek sztuczek, czy 4 gwiazdek sztuczek. Okej, super. Dobra, będę musiał to zobaczyć niestety na Footbinie. Elionusio ma, proszę państwa, 4x4. Fajną siłę strzału, nawet wykończenie, tylko to tempo jest takie trochę słabe, nie? No nic, proszę państwa, no mówię, jeżeli chodzi o piki, to musi się stać cud chyba, żebym trafił chociaż kartę, która ma... Chyba z tego co pamiętam, jedyną kartą, która miała zdjęcie dynamiczne z pików, który trafiłem, był Lopez. Więc to mówi dużo o tym, o tym, co trafiam z pików. Generalnie, jak większość z was widziała w poprzednim odcinku, wziąłem Lacazette'a, ponieważ uznałem, że Mendym chyba będę grał już do końca gry, bo on jest tak dobrym lewym obrońcą, że Bernat po prostu raczej nie ma szans, żeby go wygryzł. A jeżeli kiedykolwiek będę miał Neymara, to prawdopodobnie zrobię tak, żeby go połączyć w inny sposób, bo naprawdę, Mendy jest... No top 1 obrońcą w grze aktualnie, jeśli chodzi o lewych obrońców, nie? Znam, że wezmę Lacazette'a, no najwyżej po prostu go przepalę, co jest bardzo możliwe, że tak się stanie. Zagrajmy sobie 2 mecze w Division Rivals, mamy do zdobycia punkty. Nadal jestem w pierwszej lidze, możliwe, że będę musiał dzisiaj zagrać mnóstwo spotkań, żeby mieć znowu pierwszą rangę. Czy było warto utrzymać pierwszą rangę? Nie było warto, ale dla kontentu myślę, że tak. Ale kto wie, może te karty, które trafiliśmy, może się nam przydadzą do SBC o Sona. Mam nadzieję, że Son w ogóle wygra, bo jak nie wygra, to będzie trochę niezręcznie, więc no liczę na to, że Sonic piątek chyba właśnie powinien wygrać. I co, lecimy, nie? Lecimy do meczu? Nie, nie ma. Aha, wywaliło serwery, no to nie lecimy jednak do meczu. Dobra, generalnie sprawa wygląda tak, że próbuję się od jakiegoś czasu połączyć jakby z serwerami matchmakingu, ale jak widzicie, daje dalej. I co się dzieje? Nie ma. Podczas nawiązywania połączenia z serwerami FIFA 21 Ultimate Team wystąpił błąd, także... Nie wiem, naprawdę nie wiem. Jeśli do godziny 13 serwer nie będą działać, to nie wiem, co zrobię, szczerze powiem, nie wiem, co zrobię, bo ten odcinek musi wpaść dzisiaj, więc lepiej, żeby jej sport się ogarnęło, proszę państwa, ponieważ chcę przetestować moje wspaniałe piki. Ja mam wrażenie, że mam najgorsze piki w grze. Serio, chyba nie było, nie znam osoby, która miała gorsze piki ode mnie. Nie trafiłem żadnej grywalnej karty. Prawie grywalne, to jest Elionusio. Nawet nie wiem, czy jest on dobry, ale gdybym miał wybierać... Taki Lozano, czemu... w ogóle. Póki nie możemy grać, pokażę wam po prostu to, co mamy na liście transferowej, to, co sobie zakupiłem. Kupiłem Informa z Jesza, Informa Inksa, Kane'a mamy już, nie, Kane'a kupiłem. Fabinho z paczki, Busquets z paczki, Loris kupiony, Immobile z paczki, Henderson kupiony. I co, reszta jest też z paczek, na razie ich nie sprzedaję, ponieważ czekam na jutrzejszy dzień. Jutro powinien właśnie Son, no mam nadzieję, że Son, mam nadzieję, że raczej Son wygra, nie Kane. Son powinien dostać potma, jak dostanie potma, to robimy, proszę państwa. No muszę go zrobić, tak mi się nim świetnie gra w tej chwili, że po prostu muszę go zrobić. No niestety nie ma nic innego, co mogę dla was zrobić na SBC, wszystkie... Jakie się dało, zrobiłem. Dobra, próba generalna, proszę państwa. Próba generalna, godzina 9:32. Lecimy. Nie, nie ma. Okej. Okay. Patrzcie na The Team of the Week. Ktokolwiek z tych kart, może oprócz tego Silvy, i byłbym zadowolony. Messi przesada, Bruno byłoby spoko. Lozano idealny na ławkę. Marcos Llorente idealny nawet na ławkę, czy nawet do składu mógłbym go wcisnąć. A co trafiam? Elionusiego i tego z Walencji, ja nie wiem. No niestety, moi drodzy, no nic nie zrobię, próbuję od, nie wiem, 20 minut chyba się, nie wiem, wbić w Division Rivals, więc po prostu wrócę do was za jakiś czas. Jeżeli nie będzie się dało nic zrobić, to naprawdę nie wiem, co zrobię, więc trzymajcie kciuki, żeby serwery się naprawiły. Ja was na razie zostawiam z pięknym widokiem pobierania się najnowszych aktualizacji, które trzeba pobierać za każdym razem, kiedy się wchodzi do futa, nie wiem czemu, ale tak, widzimy się za chwilę, mam nadzieję, jak serwery będą działały, więc no.